Master Track, wydanie 2019. Przyznam się bez bicia, że w tamtym roku nie byłem. Mogę powiedzieć, że ta impreza trochę mi się znudziła, dlatego w tamtym roku nie pojechałem. W tym roku jadę, bo będzie ciekawe spotkanie. A no, w tamtym roku na Master Tracku nie byłem, bo powiem Wam, że za każdym razem jak wracam, to jestem mega, mega skacowany, zmęczony. No i w tym roku mam nadzieję, że będzie inaczej. I powód jeden jest taki też, że chcę przyjechać, bo chcę zobaczyć nową generację ludzi z internetu. Tutaj mamy jednego z nich. Powitać serdecznie. Może mnie niektórzy będą kojarzyć. O ksywie? No cóż, może do tego jakieś piwko na jebus. Ale tak na serio, on przedstawia bardzo humorystycznie swoją wizję trackerki. Także jedziemy na Master Tracka. Bagażnik pełny. Co tam mamy? Zróbmy zakupowy hol, panie Dziejaszku. Dobra, nie widzieliście tego. Tam pod spodem jeszcze gdzieś piwa są. Zawodnik z Kanady już przyjechał. Ale nawet nie wie, że tutaj jesteśmy. Nie zwraca na nas uwagi. Dojeżdżamy na Master Tracka. To na Master Tracku nie leją na koło? Są to i toje. Kulturka full wypas. Ja chcę się poczuć jak w pracy. To nie jest to miejsce z pewnymi wyjątkami. W tym roku tak w sumie nikomu nie mówiłem, że przyjadę na Master Tracka, tylko gdzieś tam wspominałem na Instagramie i ten. Nie robiłem żadnej oficjalnej zapowiedzi, że tu będę. Ekipa jest, zaraz dojedzie Rafał. A.k.a. udar mózgu, a później tylko już udar. Wstęp na Master Tracka w przeciwieństwie do jakichś 2 lat temu to jest 30 zł. Znaczy, powiem Wam szczerze, nie płaciłem za wejście ostatnie 2 lata, czy rok temu nie byłem. Także nie wiem, jakie ceny były, ale pamiętam pierwszy raz, jak przechodziłem, było 10 zł. No cóż, inflacja. Ale jak mnie nie ma, to jestem pod krysicą, ewentualnie poszedłem na jedną rączkę. Różne ciekawostki można spotkać na tym całym Master Tracku. To jest widz, który za każdym razem, jak przyjeżdża na Master Tracka, jest obecny. I dzisiaj ma, kogo ma? Fiszka. Rafał będzie dzisiaj Rafał będzie też. Uda. On będzie albo jutro go spotkasz, albo dzisiaj. Jak to wygląda? Takie nietypowe trochę dla Master Tracka. Nagle pojawia się ale to Alański, przestań YouTube'ować. Między nami kierowcami, spotkanie na szczycie. Znaczy YouTube'a, Instagrama. Aleks, kiedy oglądałeś się na Sierowskiego? Kiedy oglądałeś Sławka? Nie, na busach jak jeździł jeszcze. Sławek obecnie posiada tabor jakich sprzęt? Ile masz przewodników? 3. A zaczynałeś od busu? Od busu, tak. On ciebie oglądał 8 lat temu na busach. Kiedy zaczynałeś? 2011. Nikt nie chce zdjęcia za darmo! No nie chce nic zdjęcia! Dopłacam! Nie, ale... dzięki, nie. A może jednak? Ale to się tylko... Dziewczyny robią buźki, ale faceci... I zaczyna się jak co roku i to jest właśnie to. Nowa generacja przejmuje stery nad społecznościami i YouTube'em. No to jak 20 tysięcy ludzi godzinę, to można... A ten Zabira 15 minut. A, dobra, bo ja nie miałem żadnego pojęcia. Szefie, ty będziesz dużo na moich filmach. Uwaga, uwaga, będzie pierwsza konfrontacja. Udar Team versus Adar Team. Gdzie? Co tam, my robimy dżembali? Ty, no nie obiecujemy. Czego? O, co robimy? Nie obiecujemy. Będziemy na to robić? Nie, to z nim nie pij, kurwa, bo... Ja nie piję, bo ja jestem... To jest oficjalne pierwsze zdjęcie z Fiszkiem. Proszę nie regulować odbiorników. Napijmy się. Co by nam się... Tak, lepiej żyło. Alan! Jest pompa! Jest faza! I pas zapięty! On się tam nie udusił? No dobra. Taki to był typ piątku na Master Tracku. Impreza dopiero się rozkręca. Wszyscy się poznają. Zobaczymy, co z tego wyniknie jutro. Dzień numer 2. Jestem bardzo zniszczony, zmęczony, ale zbieg okoliczności. Nie wiem, jak to ująć, po prostu. Najgorętszy, najbardziej wytrwały widz jest w tym samym motelu, co ja. Jak masz na imię? Piotr.
Mam 24 lata i ogólnie choruję na porażenie mózgowe dziecięce. I jeździsz samochodem sam, tak? Mimo tego, że jesteś na wózku. Jedziemy. Diesel 1.7 CDTi 80 koni. Pas musi być zdobyty, dlaczego? Bo będzie pikało. Co dla ciebie oznacza jazda samochodem? Bycie wolnym. No właśnie. Przede wszystkim uczucie relaksu, tak? Czyli nawet bóle mijają. A jakieś masz bóle? Biodra, czasami kolan. Wracać się w świecie transportu, tak? A dla ciebie wolność, na przykład jazda samochodem, to już ci wystarczy? Tak, tak. Samochód mi wystarczy. Hobbystycznie bym chciał mieć przynajmniej to, co jeżeli kiedyś się uda. Nie żeby pracować, tylko po prostu. Tak, tak po sobie prostu, żeby mieć. Pojechać, nawet tak? Zdać i po prostu mieć to jako, że tak powiem, trofeum. Mhm. I gdy już uzyskałeś prawo jazdy, jak się poczułeś? To robiłem po 200 km dziennie. Tylko żeby sobie jeździć, tak? Tak, tak. Wszędzie było. Wszędzie. Są niektóre auta, które bardziej się... Są wyższe. Są i wyższe wiem, i które się już, bardziej że... są przystosowane, że można je zmodyfikować dla osób... Na przykład, osoba niepełnosprawna nie wejdzie do Audi Q7 albo do takiego Jeepa Grand Cherokee. Osoba niepełnosprawna z wielkimi problemami nie mogłaby korzystać z takich samochodów, bo do nich nie wejdzie. Pamiętajcie, punkt widzenia zależy często od punktu siedzenia i w tym przypadku to jest bardzo prawdziwe. Mam fiszkę. Oryginalnego. Oddał mi, patrz! Oni są zajęci telefonami, a my idziemy. Dzień dobry. Fiszek przyszedł na Master Trucka. On prosi o wstęp. 24 000 followersów. Fiszkowi się należy press. Jaki fejt! Dawaj! Którą to mamy godzinę? 19.16. Jest tak gorąco, że dramat. Ale widzowie przybywają. Siema! I mimo tego, że się nikt nie ogłaszałem, szukają wszyscy udara. Ja nie jestem udarem. Udar! No. Udar! Udar! Pas jest zapięty. Kaddafi? Znaczy nie, jestem. Można fotkę? I wieczorem standardowo, mimo zakazów, wszyscy trąbią! Gdzie idziemy? Nie wiem. Jakoś tak smutno, nie? Nic się nie dzieje. A co to tak pusto? Ale nie ma tu nikogo. Ja mogę spróbować. Tam jest bokser, idziemy, wrzucamy i kto więcej. No dobra, no to dawaj, no to może dużo. Kto ma drobne? Janka. W taki sposób mniej więcej widziałem Master Trucka moimi oczami. Powiem wam, że impreza mi się naprawdę podobała, aczkolwiek na tego typu imprezach nie zawsze się da porozmawiać normalnie z osobami, z którymi chciałoby się porozmawiać. Poznałem sporo fajnych ludzi, nowych,
I powiem wam, że nowa generacja youtuberów, instagramerów i tak zwanych social media jest bardzo pozytywna, bardzo fajnie to wszystko przedstawia, więc zapraszam was do znalezienia ich różnych profilów w internecie, to jest bardzo łatwe, wystarczy sobie wystukać te nazwy, które tam strzałkami podawałem. Co jeszcze mogę wam powiedzieć, że byłem zdziwiony, mimo tego, że się nie zapowiedziałem na tej imprezie, że ludzie do mnie podchodzili i zadawali mi pytania. To było dla mnie bardzo miłe. No dobrze. Nie wiem, czy w przyszłym roku pojadę, zobaczymy. Na razie muszę wracać do pracy i myśleć o tym, jak tutaj rzucić tracking, ale to mi cały czas nie wychodzi. Dziękuję wam wszystkim za uwagę.